Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Po wielu telefonach od kolegów czuję się w obowiązku, aby w skrócie przedstawić i wyjaśnić sprawę, która dotyczy bezpośrednio mojej osoby. Chciałem tu przedstawić po prostu, jaka sytuacja była przed kontrolą. Przed kontrolą tutaj miałem dosyć fajny koficent 34-35. Później była kontrol zarządu głównego, która na protokole napisała czysto wyraźnie. Komisja w składzie Krzysztof Kawaler i G. Macura odebrała gołębie hodowcy Oleksiakowi Zbigniewowi i Oleksiak Marioli. Gołębie wyżej wymienionych hodowców zostały zakoszowane prawidłowo zostały zakoszowane prawidłowo. Bo to jest bardzo ważna rzecz, że na tym locie 30.06.18 roku gołębie Oleksiaka Zbigniewa i Marioli zostały zakoszowane prawidłowo. I to jest podpisane po prostu przez Zarząd Główny tego też dnia. Co się okazuje, później jeszcze Zarząd Główny po tym włożeniu tych moich gołąbków postanowił po prostu poczekać do odjazdu kabiny. No i ja też tam akurat też uczestniczyłem w tym, bo to troszeczkę się trwało, że za czym kabina przyjechała i dopóki kabina nie odjechała, no to po prostu zarząd główny to nadzorował, żeby odjechała. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że nasza kabina jest wyposażona w kamery z możliwością dwóch twardych dysków. Które po prostu uniemożliwiają dalsze manipulacje, jakiekolwiek po prostu, czy tam wcześniejsze wypuszczenie, czy coś, bo to jest na obecną chwilę, wszystko w dokumentacji i wszystko jest to do wglądu. Także po prostu zarząd główny odebrał gołębie prawidłowo, zarząd główny poczekał na odjazd kabiny i wszystko przejęły kamie, kamery, które są twarde dyski do wglądu do dzisiejszego dnia. Wyniki po tym locie. Po tym locie. Ten bardzo dobry koficent 34-35, podkreślam, zbiłem, na, zmniejszyłem, zbiłem na 29-21. No to po prostu, naprawdę, na koledzy, jak się ktoś zna na koficentach, to jeszcze tak niski koficent, jeszcze w, w, kiedy jest zarząd główny, kontroluje głębki moje i udało się taki koficent zbić, no to po prostu naprawdę trzeba mieć szczęścia. Bo tu trzeba tak powiedzieć po prostu już o szczęściu, nawet ja go znakomitym po prostu locie i wynikach. Tylko trzeba jeszcze mieć szczęście, żeby to się stało. Nie? Chciałem podkreślić na tym locie, kiedy po prostu miałem gąbki kontrolowane. Włożyłem 130 gołębi, zdobyłem 86 konkursów. W pierwszych 61 gołębiach mam 18 gołębi, plus żony jeszcze gołębie. Także łącznie miałem 97 gołębi w konkursie. Na 150 gołębi. Wszystko była szpica oddziału. Nadmieniam jeszcze, że z tego lotu, Adaś Piwarczyk i Krystal Nowak, jak sami mówią, mieli to sezon, lot sezonu po prostu, nie? Lot sezonu po prostu, nie? Tak, żebym jeszcze miał dużo lepiej, ale żeby to wyglądało bez tych kolegów jeszcze po prostu i było to bardziej jeszcze widoczne, to pokażę. To po prostu, to widać po prostu, na 23 gołębie, moich z żoną jest 20, na 4 gołębie moich jest 23, na 59 gołębi, na, na pierwszej i tym, moich jest 49. One cały czas były bite seryjnie, bo mam tu cały wgląd do, do wyników, po prostu, no ale to już nie będziemy tam, bo najważniejsza jest chyba, że zawsze kolegom interesuje pierwsze gołębie, no to no chyba tutaj nie idzie po prostu, nie zauważyć prostu, co się stało, no nie? Czego, no bardzo się cieszę, że w takich poważnych komisjach zarząd główny no tak odbić, no to naprawdę po prostu wydaje mi się, że miałem też trochę szczęścia, nie? I tutaj chciałem po prostu powiedzieć, że test tego lotu no też tych, y, jakiś tam po prostu dziwnym spiegiem okoliczności, nie wiem skąd się to wzięło w bardzo szybkim czasie, no y, 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 przyszłe przyszły takie mnie wieści, po prostu, że wyniki będę miał odrzucone. Po prostu, jakieś tam po prostu, niewiarygodne, po prostu ten, jakiego powodu, nie wiem. I także że tam ten jeden z hodowców, po prostu drugi zrobił jakiś tam nie, nieznaczny błąd. Też postanowiłem z tego lotu wyników nie brać, no i ten covid 29, który był do klasy B, nie składałem go, tylko złożyłem do klasy A, a ten, ten wynik bez tego lotu miałem 40 w B i taki wynik też złożyłem po prostu, nie? No ale z tego co wychodzi, no to jeszcze jakieś tam są problemy, ale to już nie będę w to wnikał, nie? Powiem tak. W związku z błędem przeprowadzonym przez dwóch hodowców w sekcji, Zrobiono, zrobiło się zamieszanie, z którego wynika, że błąd ten zrobiłem ja. Otóż chciałem sprostować te pomówienia i wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, że moje gołębie zostały zakoszowane prawidłowo w obecności komisji zarządu głównego, co potwierdza przedstawiony wcześniej protokół. A mianowicie, można też powiedzieć, że jeszcze można przeprowadzić wizję lokalną, która potwierdzi to, że komisje były wkładaniowe w składzie trzy, a nawet czteroosobowe. Nie wiem, kto tak, takie plotki po prostu różne opowiada, po prostu, i to najgorsze to jest, że tam wysoką rangą. Skąd się to wzięło? Nie wiem tego po prostu. W każdym bądź razie to są rzeczy na pewno nieprawdziwe. W związku z tym, że jestem znaczącym hodowcą w Polsce. I no dbam o swoje imię i nie pozwolę sobie na to, po prostu, żeby pomawiano o mnie nieprawdziwe sytuacje i insynuowano po prostu jakieś rzeczy, które ja nie zrobiłem. Dlatego też wszystkie takie sprawy będę starał się rozstrzygać na drodze sądowej. Chciałem jeszcze nadmienić, że zdziwił mnie fakt, iż kilka dni po kontroli zarządu głównego dość mocno znaczących hodowców w Polsce obiegła wiadomość. Po odrzuceniu moich wyników, kiedy wyniki były jeszcze nie złożone z mojej strony, a już dużo było właśnie plotek, że po prostu mam odrzucone. No, wydaje mi się, że to troszeczkę jest coś dziwne lub bardzo dziwne. Wygląda na to, że grupa osób rozsiewająca różne nieprawidłowe informacje na mój temat. Co mogę potwierdzić twardymi dowodami, między innymi nagraniami telefonicznymi, że niektórzy zaprzeczają sami sobie, bo nie potrafią wybronić się z tej sytuacji, która nastąpiła. Ponieważ ich dobrze sytuowani znajomi, okazuje się, że są moimi znajomymi i Suchy mnie bardzo szybko dochodzą. Chciałem powiedzieć, że nie, nie ma takiego przepisu lub zapisu, że ktoś zrobi coś źle, niewłaściwie, a drugie mu odrzucą wyniki. Jeżeli tak by było, to w okręgu ktoś by na przykład zrobił coś źle, czy w oddziale, a jest wspólna lista, i musieliby wszystkie wyniki odrzucić wszystkim. No to jest coś jest troszeczkę też nie tak, tu daję kolegom do przemyślenia. Ostatnie dwa lata obfite były w kontrolach z, u mnie, które nigdy nie stwierdziły żadnej nieprawidłowości. Odnośnie ani punktu wkładania, ani moich wyników. Przez te dwa lata, może to w następnym temacie, po prostu rozwinę taki wątek, bo nie ma co ukrywać, bo skądś te kontrole i te wszystkie pierdoły pierdołe przykładowo, czy tam nieprawdziwe wiadomości się skądś muszą brać. Żeby to tutaj kolegów teraz nie zanudzać, po to opowiem to w drugiej części. Bo jest tutaj osoba, która po prostu jest winna dużo innych pomówieniom, dużo innych sytuacji, ale to wymaga po prostu naprawdę tematu osobnego, po prostu, który no, tutaj materiał będzie taki, że na koło godziny czasu, bo dlatego tutaj nie będziemy teraz tutaj wnikać w tym momencie w, w tą sytuację, ale tu powiem odnośnie tych moich kontroli przez te dwa lata że to nie jest tak, że po prostu jak se koledzy myślą, bo tutaj ta osoba po prostu ukierunkowywała po prostu i też dlatego nie wiem, czy tu ktoś mi też nie zrobił to złośliwie tutaj odnośnie tej osoby w mojej sekcji, ale w każdym bądź razie tu przez te dwa lata było bardzo dużo kontroli ze względu, że na bardzo dużą ilość donosów, nie? I wielokrotnie w moim oddziale uczestniczył w wkładaniu gołębi pan wiceprezes Robert Gurbała, Roman Kurek, sekretarz naszego działu Adaś Piwarczyk, Kulak Jerzy i to było po prostu niejednokrotnie, bo to było po prostu tak jak pan Robert Grubała, wiceprezes, to po prostu niejednokrotnie był ileś razy po prostu na, na kontroli, na wkładaniu i oni uczestniczyli w komisjach wkładaniowych i oni po prostu wkładali mi gołębie często po prostu yy, zamiast naszej komisji sekcyjnej. I zawsze było po prostu, była nasza sekcja raczej zawsze wzorem i jest wzorem po prostu, nie? Yy, yy, I co muszę jeszcze powiedzieć? były kontrole zarządu głównego, powiem może tutaj teraz na razie, kto uczestniczył w tych kontrolach, a później powiem jak się skończyły, W tych kontrolach z okręgu Śląsud były po kilka razy też niektóre osoby, na wkładaniu takim był też z oddziału Łazy Pawlik Rafał, był wtedy z wiceprezesem do spraw lotowych Olżański Wiesław Świętej Pamięci z Dąbrowej Górniczy, to też był dwa razy, był czołowy hodowca, teraz dawni hodowca zawiercza, teraz zagłębia Kajdzik Tomasz. Osobiście mi też gołębie wkładał na matkę. Był Jacek Dziurkowski, sekretarz okręgu, wkładał mi też gołębie na, na matkę. I co tu muszę powiedzieć, bo tak może zatrzymam się w tym momencie? W tym momencie, kiedy gołębie jeszcze nadmienie, zostały w tym czasie przeobrączkowane na nowe tipesy. Nie musiałem się w to zgodzić, bo z tego, co pan kawaler tutaj mi później mówi, że to jest tylko moja dobra wola po prostu, a ja nie mam nic do ukrycia, także dlatego pozwoliłem na taki czyn i jestem z tego bardzo dumny, bo tego te gołębie na chyba 16 to zrobiło 14 konkursy i wtedy były w tamtym roku był taki sezon, który mieliśmy wspólne starty całego okręgu. I wtedy byłem na drugim miejscu w tych, przy tych wspólnych startach, między innymi też była między innymi była też taka też kontrol yy, i dopilnowanie, bo te wia, wyniki były moje dosyć mocnawe. I co się okazało po takiej kontroli też yy, właśnie, że z tego drugiego miejsca awansowałem na pierwsze miejsce w okręgu przy wspólnym starcie. Także że tutaj no, po prostu do tej pory co kontrol, no to rewelacja po prostu, co film, to rewelacja po prostu, wręcz odwrotnie po prostu. Wszystko po prostu się to działo w pozytywny sposób, no i tak się działo, tych kontroli było dużo więcej, był później jeszcze u mnie obecny wiceprezes Zbigniew Maj, oddział Bukowno, był dwukrotnie prezes okręgu Janik Henryk na wkładaniu na przylocie, muszę tu zaznaczyć po prostu też, że po prostu lot był to taki dziwaczny, wypychający totalnie z lotu na stronę po prostu gór, i tu nasz oddział wyjątkowo z tego lotu po prostu słabo odbił, bo to był rekordowy lot naszego oddziału, mierny po prostu, bo tam złapaliśmy tylko 10% w konkursu w okręgu. To się nie zdarzyło w historii, ja nie pamiętam takiego lotu więcej. Ale muszę powiedzieć, że moja samiczka, która wcześniej była mistrzem maratonu, to no, ta samiczka po prostu y, z tego lotu y, była piąta w oddziale, no i pokazała też, że ten wynik, który był wcześniej z maratonów, ta samiczka po prostu siadła ten. Pójdą nam tutaj pazurek, to wszystko, tylko co tutaj prezes Janik zauważył, bo często było to zarzutem, dlaczego Oleksiak bije y, gołębie te dobre y, pierwsze. No, wiadomo, że dobry gołąb nie przeci nie nieraz ostatni, jak jest coś nie tak, ale z reguły no, pierwszy w stogach skaka, w skokach narciarskich, no to często jest pierwszy po prostu, nie no, zdarzy mu się, że jest też ostatni, nie? No, to tak można porównać tutaj te, taką sytuację, nie? I wtedy po prostu te gołębie, podkreślę, na cztery, cztery gołębie pierwsze trzy trafiłem z pierwszej piątki. No to po prostu totolotek, a na 6 gołębi pierwszych 5 gołębi y, z pierwszej piątki, z drugi totolotek. No po prostu no rewelacja, po prostu nie? Gołębi włożyłem 40, 14 tylko gołębi włożyłem, y, włożyłem tylko po prostu z 50, bo ja w tym roku uczestniczyłem i nastawiłem się na kategorię A i też mi się to udało zdobyć troszeczkę kosztem y, dalszych lotów, nie? Y, powiem jeszcze o dalszych osobach, bo tu było ich dużo więcej po prostu. Y, następni hodowcy, którzy byli u mnie na kontroli po prostu, to był również, y, był również jeszcze y, Sosiński, Władysław, członek zarządu Zagłębie. Był kolega Piekarczyk, Antoni, yy, nie wiem z jakiego jest oddziału, ale po prostu uczestniczył też w tych kontrolach, te, też z naszego okręgu. No muszę tu nadmienić, że często przyjeżdżają do nas yy, na wsadzkie posłuchodowcy z innych oddziałów i z Kaled, i z Częstochowy, i z Szczekocin, yy, kocin i tam naprawdę po prostu przyjeżdża mało kiedy nie ma kogoś. I wydaje mi się, że nasza sekcja w tej chwili jest 21 osób. Mamy dominującą ilość hodowców, bo na stare, gołębie i na młode trzeba się pochwalić, że to jest druga sekcja w oddziale. Bo oprócz myszkowa sekcji to mamy najwięcej gołębi, i to jest gołębi do tego stopnia, że po prostu oddział nasz. Może niektórzy zazdroszczą no i, i lubili inne rzeczy, no bo muszę powiedzieć, że w tym roku na Młode żeśmy pobili rekord historii oddziału myszków na Młode, bo poszło 7343 gołębie na spisie. No To no, nie jeden oddział, czy tam osoba zazdrosna po prostu no, musi, musi przyznać, po prostu, że to jest znakomita ilość środowców, nie? Także to tak wszystko wygląda w skrócie i myślę, że myślę, że zarząd główny ma wysokie i już, że po prostu nie trzeba ich kierować, yy, i wiedzą, kiedy coś jest yy, yy, sugerowane, lub jakąś tam po prostu yy, jest to jakimiś plotkami, czy po prostu to jest rzeczywistością. Także tutaj daję kolegom zarządu głównego na podjęcie decyzji, bo wiadomo, że tu nikt dzieckiem nie jest. nie? Mówiąc krótko, to moje wyniki, które mogły być wysoko w Polsce, stoją pod znakiem zapytania. Tylko dlatego, że inny hodowca zrobił złośliwie, złośliwie lub pomyłkowo błąd. Nie umie tego inaczej nazwać po prostu, ale wydaje mi się, że winny ja tego czynu nie powinienem być. Nawet, ale tym bardziej jakieś plotki po prostu, że, że, że tam i przy, mówienie po prostu co przyklejanie mnie jakiegoś tego czynu. Honorowo tego lotu nie wziąłem pod uwagę, mimo miałem szansę w dwóch kategoriach być wysoko w Polsce w trójce. Nie brałem, bo już też nie powinny takie coś mnie donieść, jak to wcześniej wspomniałem po prostu, że wyniki moje są odrzucone, ale jeżeli miały być odrzucone na temat tego lotu, też postanowiłem tych wyników nie brać z tego lotu, no ale widzę, że to jeszcze nie pomaga i różne tam opinie są po prostu, tylko że dużo tych opinii jest nieprawdziwych po prostu, nie? Bo uff, tak jeszcze na krótko powiem do tego stopnia, że nawet na tym locie, kiedy, kiedy ten lot się odbył i był kontrolowany przez zarząd główny, który pokazał, no, no klasę pokazał, bo naprawdę bym sobie sam życzył, żebym wszystkie loty mi tak wyszły, jak wyszedł mi to przy kontroli zarządu głównego. Nie, to naprawdę po prostu życzyłbym sobie wszystkie takie loty, żebym miał po prostu, nie? I powiem w ten sposób, że dużo tam nawet jeżdżąc po płytki do częstochowej, po prostu i tak dalej, spotykając się z hodowcami, to mi mówią takie rzeczy, że ja wtedy na tym locie 15 gołębi sobie tam sam na matkę wkładałem i tak dalej. Jak się okazało później, bo tu nawet był to hodowca Adaś Piwaczek z naszego oddziału, przecież poważny hodowca, że mu mówił, to piszczała, piszczała po prostu z Radomska, Waldemar. Że, że Oleksiak tam niby go widzieli, jak sam wkłada na ten, no, A kiedy to było? No wtedy było to w, w ten, ten dzień. W ten dzień Adaś mówi, no to no, no jest totalnie niemożliwe i to widać, że jest totalna pierdoła, po prostu, bo w ten dzień Oleksiakowi odbierał zarząd główny. no to po prostu no, widać po, po tej osobie, o której tam później rozstrzygnę cały film po prostu, bo to jest długa naprawdę rozmowa, że po prostu ta osoba kierując, strzelała w ciemno po prostu, jak się to mówi, no aż mu się tam coś uda, no i często mogłoby to się potwierdzać i komuś tak wyobrażać, bo jak, jeżeli dobrze odbijam na bieżąco, no to może to zbudzać jakieś podejrzali, nie? Podejrzliwość, nie? Ale tak nigdy nie było, nasz punkt był wzorowym punktem, było to dużo kontroli, a teraz jakiś tam błąd jednego, dwóch hodowców po prostu, no nie, myślę, że nie powinno to kształtować na moim wizerunku, na moich wynikach. Powiem tak, krótko. Wszystkim wrogom życzę zdrowia, a Pan Bóg niech mnie chroni o przetrwał żywymi kolegami. Dziękuję za uwagę oraz poświęcony dla mnie czas. Część druga nastąpi wkrótce. Dobry lot dla wszystkich.